Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. No i to jest mój kolejny zegarek. No, wiem, że mówiłem, że będzie to Mido. Że będzie to Mido Commander 2 konkretnie. Ale no, nie byłem w stanie nigdzie dostać tego zegarka, żeby rzeczywiście dotknąć go i zobaczyć, czy to jest to, o co mi chodzi. No i tak. No i to troszeczkę się odłożyło w czasie. Budżet zegarkowy nagle jakoś tak w dziwny sposób mi troszkę wzrósł. No i się okazało, że ten taki święty graal, który był nigdy nie był w zasięgu mojego w ogóle postrzegania, że ja go będę miał, nagle się okazało, że właśnie jestem w stanie nabyć zegarek firmy Eterna. No ten jest po prostu boski. No i też patrzcie przez pryzmat tego, że to jest mój zegarek, że no tak mogę się o nim troszeczkę zbyt pochlebnie wypowiadać. Ale postanowiłem, że pokażę Wam ten zegarek w ten sposób, żebyście sami też mogli wyciągnąć wnioski, czy no mając taki budżet, czy Wy byście poszli w taki zegarek. Także na pewno mnie poinformujecie o tym w komentarzach i na to liczę. Także tak. Dobrze, może najpierw troszeczkę Wam przybliżę markę Eterna, ponieważ ona w naszym kraju, mi się wydaje, jest troszeczkę tak za mało promowana. Mało osób o niej słyszało, a no trzeba powiedzieć, że to właśnie z firmy Eterna wywodzi się ETA. Tak, mechanizmy firmy ETA to były kiedyś mechanizmy Eterny. W ogóle w 1856 roku niejaki doktor, ja już Wam mówię, o, bo mam takie cudo, to jest taki limitowane wydanie zegarków i pasji. I tutaj właśnie mam wszystkie informacje a propos właśnie tego modelu. Tego i właśnie tego z brązu. Tak, no i tu mamy informację właśnie, że dr Józef Girard oraz nauczyciel Urs Schild zakładają firmę, która się nazywa dr Girard & Schild. Oni założyli właśnie firmę robiącą mechanizmy. No i co? No i robili sobie te mechanizmy, aż w końcu, no właśnie, i tu się pojawia jedna kwestia. Są źródła, które podają, że w 1905 roku właśnie firma dr Girard & Schild nazywają się Eterna w 1905, ale są też źródła i na przykład to źródło tutaj podaje, że są zegarki, na których już się pojawił napis Eterna w 1889 roku. Także to jest takie, no trzeba byłoby pogrzebać więcej i poszukać, które tak naprawdę źródło ja zawierzam temu. No to jest na papierze, a te inne źródła to Wikipedia, której tak średnio ufam. Tak, no i potem może najpierw tak. W 1947 roku dochodzi do wyprawy Kon-Tiki, o której zaraz wspomnę. Otóż bardziej teraz nas interesuje ogólnie zarys Eterny i w 1948 roku Eterna wypuszcza zegarek z mechanizmem, w którym zastosowali łożyska kulkowe na wachniku. Na wachniku, który nakręca cały mechanizm i to zrewolucjonizowało. Do tej pory właśnie wachnik posiada łożyska kulkowe i to właśnie dzięki Eternie. Ten zegarek to był ten mechanizm Eternamatic. Tak, także dzięki Eternie mamy teraz te wachniki, które tak elegancko się kręcą i pływają. No tak, potem jeszcze był najcieńszy na świecie zegarek kwarcowy, też to był właśnie stworzony przez firmę Eterna i on miał 0,98 mm grubości. No jest to imponujące, podejrzewam, że bardzo łatwo było złamać ten zegarek. No i co? No dobra, no to wróćmy do wyprawy Kon-Tiki. Thor Heyerdahl postanowił udowodnić, że było możliwe przepłynięcie z Peru do Polinezji na tratwie stworzonej z balsy i połączonej linami konopnymi. On jeszcze, pięcioosobowa załoga właśnie płynęła. Płynęli chyba 97 dni, a pokonali 7600 km. No i właśnie na rękach całej załogi, no i samego Thora był właśnie zegarek firmy Eterna. No, tratwa nazywała się Kon-Tiki, no i udało im się dotrzeć
do tej właśnie obiecanej ziemi, do której płynęli. Rozbili się na właśnie atolu Raroya. No i co? No i... Ale przeżyli spokojnie. Tam jeszcze głoszą legendy, że wzięli ze sobą właśnie palmę kokosową i zasadzili na takiej malutkiej wysepce i nazwali tą wysepkę również Kontiki. Tak, no i od tego właśnie się wzięło, że ta linia zegarków, które posiadają te fajne indeksy, one są takie właśnie w nawiązaniu do etnicznych korzeni Polinezji. To jest ta, no i to jest ta cała historia właśnie Kontiki. No i moi drodzy, dobrze, może już nie będę dłużej mówił o samej właśnie genezie Kontiki. Zapraszam do zegarka, mam nadzieję, że Wam się spodoba ten materiał, bo mi się bardzo podoba. No ten zegarek mi się bardzo podoba, no nie mogę ukrywać. Dobrze, na koniec jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia. No i tak wygląda Eterna Kontiki Divers Gent. Moi drodzy, to jest mój zegarek i ja jestem w nim zakochany. To też mogę nie brzmieć zbyt obiektywnie, miejcie proszę to na uwadze, ale postaram się Wam go pokazać tak, jak on wygląda, żebyście niekoniecznie musieli się sugerować moim zdaniem, ale żebyście też sami mogli wyciągnąć swoje wnioski. Otóż tak on wygląda. Po lewej stronie zobaczycie dane techniczne jak zwykle, tylko na dole nie umieszczę ceny. Otóż cenę teraz od tego odcinka będę umieszczał na końcu, żebyście mogli oglądając sami tak sobie wymyślić, ile mógłby kosztować taki zegarek. Otóż tak. Dobrze, to zacznijmy od tego, że ten zegarek ma szkło szafirowe z antyrefleksem. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie pracuje na nim światło. Jak widzicie, odbija mi się światło do okna, jednocześnie właśnie wskakuje antyrefleks. Tak, dalej mamy wskazówki. Wskazówki są takie, no takie jak lubię, czyli są bardzo wyraźne, są takie czubate, schludne, posiadają lumę w środku. Sekundnik, jak widzicie, jest o. Jest cieniutki i jest niesamowicie ładny. Przynajmniej no, odhacza u mnie takie checkboxy. Tak. Dalej mamy indeksy. Jak widzicie, indeksy są również bardzo ładne. Są duże, no nie wszystkim one muszą pasować, ponieważ cała linia Kontiki właśnie charakteryzuje się tymi czterema dużymi indeksami. Tyle, że zobaczcie, że na indeksie na godzinie 12 znajdują się, to są właśnie te smaczki tego zegarka, czyli taka to logo Eterny w postaci pięciu kuleczek nałożonych na ten indeks na godzinie 12. Tak, dobrze, dalej mamy tarczę. Otóż tarcza, jak widzicie, jest, wygląda na choropowatą, na taką właśnie, można powiedzieć, bardzo siermiężną, nie wiem, czy to dobrze pasuje, ale wygląda jakby była właśnie bardzo chropowata. Mi się to bardzo podoba. Tak, jest to coś, co naprawdę również odhacza u mnie ten checkboxik, czyli również jest to dla mnie duży plus właśnie ta tarcza w tej kolorystyce, która bardzo pasuje właśnie do wkładki bezela, która jest ceramiczna, ale to za chwilkę. Na godzinie 4 mamy datownik, czyli dzień miesiąca. Tak jak lubię, właśnie na ciemnym tle jest pokazana data. Jak widzicie, te indeksy mają dookoła właśnie wypolerowany taki metalowy poblask. W środku znajduje się luma. Tak, ale o lumie za chwilę, jak skończę może o bezelu, ponieważ luma znajduje się również w bezelu, ale to za chwilkę. Bezel to jest 120 kliknięć, jak słyszycie, nie wiem czy słychać, bo na innym mikrofonie to nagrywam, ale bardzo ładnie pracuje, on jest obrotowy tylko w jedną stronę, o, i bardzo ładnie klika. Ząbki są takie inne niż zazwyczaj w bezelach, ale są bardzo dobrze chwytne, można powiedzieć, nawet teraz przez rękawiczki nie mam problemu z obracaniem. No i bardzo ładnie centrują się w tych miejscach, gdzie mają się centrować, no i na przykład tutaj właśnie, o, na godzinie 12. Tak jak wspomniałem, wkładka bezela jest ceramiczna,
Na górze jest umieszczony trójkącik, również z wpisanym kółkiem, takim, o, również z metalowym poblaskiem. No i co my tu mamy na tym bezelu? To jest podziałka dekompresyjna. Tak to brzmi, ale tak naprawdę powinno być bezdekompresyjna. Otóż informacje zawarte na tej podziałce tutaj dookoła to są wskaźniki, może Wam zaprezentuję. Załóżmy, że wchodzę pod wodę, jestem, będę Wam pokazywał na przykładzie 40 metrów. Wchodzę pod wodę na 40 metrów i tu sobie ustawiam start pomiaru bycia na 40 metrach. I to mi pokazuje, że jak strzałka dojdzie do 40, to mogę się wynurzyć z tych 40 metrów na powierzchnię, nie musząc robić przystanków dekompresyjnych. Obecnie teraz zanurków robi to taki komputerek, który tak wskazuje i informuje. Jednak kiedyś nie było takich możliwości i wymyślono takie rozwiązanie. Co prawda prawdziwa tabela dekompresyjna to jest dużo większa i obszerniejszy wylicznik. Tutaj są takie, można powiedzieć, właśnie do 60 metrów. Jak zauważycie, że gdybym zszedł na 60 metrów, to już mogę tam być tylko 5 minut. Tak, polega to na tym, że wdychamy w międzyczasie właśnie tą taki miksik tlenu i azotu. No i ten azot dostaje się do krwi i jakbyśmy szybko opuścili, będąc na przykład na 60 metrach, nie wiem, 15-20 minut i szybko byśmy się wynurzyli, no to ten azot nie miałby na tyle dużo czasu, żeby łagodnie wydostać się z naszej krwi, z naszego organizmu i zrobiłby to szybko, co by powodowało tworzenie się bąbelków powietrza w krwi, co jest naprawdę bardzo groźne. Tak, no widzicie, że minimalna głębokość to jest 18 metrów, maksymalna 60. Tak, i teraz może Wam pokażę, jak wygląda ten zegarek, jak wygląda luma tego zegarka, ponieważ moim zdaniem jest powalająca. Otóż jak widzicie teraz, luma tego zegarka to są właśnie indeksy, wskazówki. Te małe indeksy minutowe na tarczy również są wypełnione lumą i w bezelu również znajduje się luma. No, ja jestem bardzo zauroczony właśnie tą lumą. Dalej mamy informacje, które się znajdują na tej tarczy, czyli właśnie logo Eterna Automatic pod godziną 12. No i tutaj Contiki Divers 200 nad godziną 6. Tak, dalej mamy koronkę. Koronka jest dosyć ciekawie zrobiona. Otóż jak tu zauważycie, w koronce znajdują się też te 5 kropeczek, czyli ta właśnie nieskończoność Eterny. I te kropeczki są, o, widzicie, one się odbijają troszeczkę. To tutaj na górze jest wypełnione gumą, silikonem. Czymś jest tak zamalowane, aby było dodatkowe trochę takiego faktury tutaj. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy kopertę. Otóż uszy od góry koperty są wyszczotkowane, a boki koperty są polerowane. Tak, między uszami, jak pewnie zauważyliście na tej rozpisce na początku, to jest 21 mm. Taki dosyć nielubiany za bardzo rozmiar, ale między tymi uszami znajduje się bransoleta. I otóż ta bransoleta to jest po prostu, mistrzostwo świata. To jest mój pierwszy zegarek o tak wysokiej jakości, mój. Także ja jestem pod wielkim wrażeniem właśnie na przykład nie dość, że są pełne ogniwa, to są pełne ogniwa końcowe, środkowe. Te ogniwa są łączone śrubami. Na przykład w przypadku tego zegarka, czyli w przypadku Stanisława, te śruby to są po prostu takie długie śruby, które tu się znajdują. One przechodzą przez całość i się wkręcają w koniec ogniw, a te mają śruby po obu stronach, co jest bardzo ciekawe, bo żeby ją skrócić, tę bransoletę, to trzeba śrubokręcik jeden i drugi z obydwu stron przyłożyć i dopiero wtedy można zakręcać. Tak jak widzicie, tutaj mamy ogniwa, tak, wypolerowane w środku, matowe na zewnątrz.
Tak, no i dochodzimy do zapięcia. Otóż to zapięcie też jest mistrzem świata moim zdaniem. Nie dość, że tutaj się znajduje właśnie informacja Eterna z tymi kropeczkami pięcioma. Jeszcze to zapięcie jest po prostu bardzo wysokiej jakości. Jak widzicie, to są kawałki metalu, które jak się tu ściska, to właśnie o. Tak, te kawałki metalu tutaj mają o, takie dzióbki, które wchodzą w to zapięcie tu. O, jak wam pokażę od tej strony. Hyc. O, są tutaj i zwolnienie ich powoduje. O, tak. Oprócz tego to zapięcie posiada o, szybką regulację. No i muszę powiedzieć, że od momentu, kiedy mam ten zegarek i odkryłem to, znaczy już wcześniej wiedziałem, że to ma, ale od momentu, jak zacząłem korzystać z tego szybkiego, z tej szybkiej regulacji, no to po prostu to mnie tak kupiło niesamowicie. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z jakości wykonania tej bransolety, no i z tego właśnie szybkiego zapięcia. No, będąc tutaj, pokażę jeszcze dekiel, patrzcie, to jest tratwa Contiki, o której pewnie wspomniałem na początku, albo będę mówił jeszcze na końcu. Tak, dekiel jest zakręcany, wodoszczelność tego zegarka to 200 metrów, tak jak informuje nas o tym tarcza Divers 200 metrów. Tak, to jeszcze powiem na koniec plusy i minusy tego zegarka, ponieważ jak każdy zegarek, posiada on plusy i posiada też i minusy. Otóż na pewno zauważyliście, że ten materiał jest mało obiektywny, ponieważ to jest mój zegarek i też nie brzmi, ale tak jak na samym początku powiedziałem, chciałem, żebyście też go dobrze zobaczyli, żebyście sami wyciągnęli wnioski a propos tego zegarka. To też plusy. No to jest jakość, no to jest po prostu ten ceramiczny bezel, to szkło szafirowe, które jest przepiękne, indeksy, luma na tym zegarku, jakość bransolety, te skręcane ogniwa, to zapięcie na końcu. No, mechanizm to Sellita SW200, tak nie wiem, czy wspomniałem o tym, ale no, jest to, jakby nie patrzeć, mechanizm bardzo solidny. Jest też model tego zegarka w brązie. On jest droższy od tego i mechanizm to już jest in-house'owy mechanizm Eterny. Tak, no patrząc na historię Eterny i tego, że kiedyś robiła mechanizmy ETA, aż dziwne, że tu się nie znajduje ETA, no ale tak to jest. Także no mechanizm jest jak najbardziej wołem roboczym, posiada oczywiście stop sekundę, posiada ręczne dokręcanie, także no nie można mu nic zarzucić, no oprócz tego, że mógłby być, nie wiem, bardziej fancy, mieć jakąś inną, lepszą nazwę, ale ogólnie spełnia jak najbardziej swoją funkcję. No i teraz minusy. Minusy, które się dopatrzyłem przez te ostatnie 2 tygodnie noszenia, są 3. Pierwszy minus to jest trochę ta koronka tutaj. Otóż ona jest dosyć duża. Jak ją sobie zmierzyłem, to jest około 8 mm. Ogólnie wygląda bardzo dobrze i tutaj żadnych wizualnych kwestii, problemów z nią nie mam, ale jak noszę ten zegarek i załóżmy, że właśnie skorzystam z tego zapięcia, że zegarek będzie luźniej mi chodził na nadgarstku, to już ta koronka wbija mi się w nadgarstek odrobinę. To też taki, powiedzmy, minusik. Drugi minus to jest to, że mam ten zegarek 2 tygodnie, a już te środkowe polerowane ogniwa są już no, dosyć mocno porysowane. Nie wiem jak i kogo winić za to. Otóż podejrzewam, że po prostu taki urok tych polerowanych ogniw, że dosyć szybko się rysują. No i trzeci minusik. Trzeci minusik można powiedzieć, ponieważ mi się bardzo podoba wygląd tego zegarka i te relacje tych wszystkich wymiarów, które tu są. Także ciężko to nazwać minusem, ale między uszami jest 21 mm, czyli nieparzyste. A wszyscy dobrze wiemy, że najczęściej spotykane paski, bransolety są właśnie w tych parzystych rozmiarach jak 20-22. Otóż na pewno jak będę chciał kupić sobie
pasek NATO albo jakiś, nie wiem, silikon, to ja znajdę, ale będę miał dużo większy problem z dobraniem właśnie w takie nieparzystą odległość uszu. Ale tak jak mówię, póki co to nie jest dla mnie żaden problem, ponieważ będę nosił tę bransoletę tak, tak długo, jak ona się będzie trzymała tego zegarka. No dobrze, to jeszcze tutaj na koniec pokażę Wam, jak ten zegarek wygląda na moim nadgarstku. Tak, tak on się prezentuje. Jest on naprawdę bardzo fajny, wyśmienity. Jest skromny, można powiedzieć, a zarazem i właśnie taki dosyć krzykliwy. Także jednoczy w sobie bardzo wiele ciekawych atrybutów. No i jak dla mnie to jest po prostu póki co diver idealny. No i co? Podobało Wam się? Mi się bardzo podobało. Otóż muszę Wam powiedzieć, że ten zegarek, no to jest coś, na co bardzo, bardzo długo czekałem i wydaje mi się, że no jak dla mnie on jest wart każdej złotówki, a kosztuje 8,5 tysiąca. No i teraz się zacznie. 8,5 tysiąca, przecież to mógłbyś mieć omeszkę, mógłbyś... No, mógłbym. Ale szczerze, omeszkę to tak mi się wydaje, że to już jest... No nie chcę umniejszać omeszce, nie chcę umniejszać innym zegarkom, ale naprawdę trzeba mieć ten zegarek w rękach, żeby naprawdę poczuć, że to jest warte tych pieniędzy. No i... To jest takie unikalne. No nie ma za dużo osób, które właśnie mają tą Eternę. Nie wiem, z czego to wynika, ponieważ to jest idealny zegarek, moim zdaniem. No ale wydaje mi się, że jest taka fala, że no już jak mieć za tyle pieniędzy, to mieć omeszkę, to powinieneś mieć Taga, to powinieneś mieć... Nie! Moim zdaniem powinieneś mieć Eternę. Tak, powinieneś mieć Eternę, ponieważ to jest firma z tradycjami, bardzo fajnymi tradycjami i wykonana na najwyższym poziomie. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo wysokiej jakości diver. No ma te minusiki, no ale no każdy zegarek ma. No nie są to rzeczy, które mogłyby jakoś przechylić szale w moim postrzeganiu. Tak, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobał materiał. Mam nadzieję, że teraz będą się pojawiały zegarki troszkę o niższej cenie. Także tak. Wszystkie materiały, które znalazłem a propos Eterny, a propos linii Contiki, umieszczę w opisie tego filmu, także zachęcam do oglądania, do czytania. Tam jest taki fajny artykuł a propos tego bezela dekompresyjnego, bezdekompresyjnego. Taki to jest na stronie właśnie sklepu Od Czasu do Czasu, który serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również czasocholików wszystkich i zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy. No i wyszedł nowy numer Zegarków i Pasji, także pewnie nakręcę jakiś materiał o tym nowym numerze. Także trzymajcie się krzeseł, niedługo się pojawi. Dobrze, no i teraz w ramach testu, ponieważ no, budzi duże kontrowersje moje pożegnanie Dashbur. Testujemy nowe pożegnanie. Ale to nie może być normalne pożegnanie. No i wymyśliłem. Bądźcie pozdrowieni. Ahoj, przygodo. Nie? No dobra. Będę myślał dalej. Dzięki.